Cześć, krótka sonda uliczna. Takie pytanko do Was. Macie do wyboru dwie ustawy, które chce wprowadzić rząd. Pierwsza to zostawienie 500+, albo usunięcie podatku dochodowego. Która z tych ustaw byłaby lepsza? Tak, według mnie podatku. Czyli usunąć podatek dochodowy, tak? Mhm. A dlaczego? Nie wiem, 500+ powinno zostać, nie? Jak dla mnie. Bo przydatne. No tak, ale ja mówię o zostawieniu 500+, do wyboru. Są dwie opcje. Albo zostawiamy 500+, nie usuwamy go, albo... Nie, to 500+ chcę zostać, dobra. A podatek dochodowy? Nie wiem, nie ingerowałem w to, nie wiem. Czyli 500+ jest dobre i ma zostać? Ma zostać, nie? Okay. Według mnie. Ja zdecydowanie wolałabym, żeby były ulgi podatkowe. Zamiast socjalu? Zdecydowanie. Dobra, dziękuję. Musimy się premiować pracę, a nie wyłącznie rozmnażanie, także sorry. Dzięki bardzo. Dla mnie lepiej usunąć, bo nie mam dzieci, więc nie... Czyli dla pana subiektywnie lepiej. No, a tak w wymiarze państwowym, krajowym? Czy ja wiem, no... Myślę, że dobrze, że jest te 500+. To jest dobra opcja, dlatego że te matki, które dzisiaj mają 500+, nie zdają sobie sprawy, co będzie za 20 lat. Nie będą miały wypracowanej emerytury. Kto wtedy im da? Czyli nie mają takiej świadomości trochę społecznej i ekonomicznej? Najbardziej. Bo wie pani, że tak, koszt 500+ rocznie to jest 45 miliardów, a dochód z podatku PIT rocznie to jest 64,3. Ale rząd nie wziął tego pod uwagę. Kto będzie na tę osobę później pracował? Niewyrobiona emerytura, absolutnie nie. Ja uważam, że podatek dochodowy jest potrzebny, bo wpływa na rozwój miast i różnych kwestii transportu publicznego, innych w ogóle, no wiele rzeczy jest finansowanych z podatku dochodowego. Czyli według pana jest potrzebny ten dochodowy, nie powinno się go likwidować? 500+ myślę, że jest potrzebny, bo wpływa też na napędza gospodarkę i rozwój, generalnie poprawia status. No tak, ale celem 500+ było przyrost dzietności, tak? Tak teoretycznie miało być. Oj, tego nie wiem. Nie mam dzieci jeszcze, więc ciężko powiedzieć. Jeszcze, że pan się nie zagłębia w temat. Dobra. Nie mam zdania na ten temat. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję, kłaniam się. Jesteśmy obcokrajowcami. A, czyli nie wiecie, jak to wygląda w systemie podatkowym. Znaczy, wie pan, myślę, że podatek dochodowy powinien być liniowy dla wszystkich, taki sam. Niezależnie. Czyli uprościć go trochę. No, powinien być o wiele prostszy, tak? 500+, myślę, że wbrew temu to jest ogromna pomoc dla części społeczeństwa, no, które... że tak powiem, klepie biedę, że tak mówiąc, jest ogromnym wsparciem, natomiast też powinna być jakaś aktywizacja społeczeństwa, tak, do tego, żeby poprawiało swój status, żeby się rozwijało, finansowy, tak? Dokładnie. Jasne, że tak, ma pan rację w zupełności. Ale z czym? Ja to bym zachował te 500+, wie pan, normalnie, no bo ja bym sobie tak czwórkę dzieci zrobił, 2000 bym miał w kieszeni. A, czyli myślisz przyszłościowo, okej. Okay. Jasne, że tak, no. A rozwijasz się jeszcze jakoś poza tym? Czy ja się rozwijam? Tak. Tak, z dnia na dzień, cały czas. Czyli nowe umiejętności, kształcisz się i tak dalej. No, no, można by tak powiedzieć. Dobra, co z podatkiem dochodowym? Usunąć go czy nie? Wypieprzyć, no. Łatwiej by było. Tak, łatwiej by było. Dobra. Dla świata, dla ludzi. Dla... Hemoglobina, nie? Ta mistyfikacja, taka sytuacja. Możemy zostawić. Czyli zostawiamy? A to jesteś za tym programem 500+, czy nie do końca? No w sumie to nie. Okej, okay, a podatek dochodowy wiesz, jak funkcjonuje? No niezbyt. Znaczy to jest procent od dochodu, w zależności od tego, ile też się zarabia, od każdej umowy o pracę. Ściągamy 500+. Ściągamy 500+ i też ściągamy podatek dochodowy. Tak. Wiesz co, jeżeli chodzi o program 500+ i podatek dochodowy, to wydaje mi się, że zlikwidowanie 500+ i zostawienie podatku dochodowego byłoby najlepszym rozwiązaniem. Bo tak czy siak pieniądze, które z tego podatku dochodowego są nam zabierane, są jak gdyby wracane z powrotem do nas, ale dałoby się ten podatek dochodowy obniżyć i wtedy byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie. No tak, na obecną chwilę jest tak, że 45 miliardów rocznie wydajemy na 500+, a dochód z PIT-u, z podatku dochodowego, to jest 64 miliardy. Czyli zostawiamy 500+, tak? Czy usuwamy? W końcu. Usuwamy. Usuwamy. Mimo wszystko. I podatek dochodowy tak jak jest, czy obniżamy go? Obniżamy go. Do jakiego poziomu, ilu procent? Aktualnie jest 18,32 albo liniówka. Myślę, że 12 może, coś w tym stylu. Dobra, to trochę by ulżyło, no. Tak, dokładnie. Boże, nie wiem. Nie wiem. No w wymiarze takim nawet społecznym, świadomości społecznej, lepsze by było usunięcie podatku i socjalu? Oczywiście, że tak. Tak. Oczywiście, że tak. Podatek powinien być usunięty, a 500+, znaczy nie usunięty. 500+. Tak, 500+ usunięte. No, no, no. I podatek też usunięty. Podatek też. Dobra, dzięki wielkie. Kłaniam się, miłego dnia.